Siemano moi drodzy, ja jestem Terins, witam was w kolejnym odcinku newsów, na sam start zostaw łapę w górę oraz subskrybuj kanał i lecimy z newsami. Goatsi przejęli dom Teamu X. Dwa dni temu Monika Kociołek, czyli członkini Teamu X2, opublikowała u siebie na Instastory, że jest bardzo smutna, ponieważ jest to oficjalny koniec domu Teamu X, ponieważ już tego dnia ktoś się tam wprowadza. Długo nie musieliśmy czekać, ponieważ zaledwie kilka godzin później Wardenga do siebie na Instastory wrzucił takie oto nagranie. Natomiast dziś, czyli w niedzielę, Sylwek z Boxdelem rozwinęli temat, przekazali kilka więcej szczegółów, wrzucając zdjęcie przed byłą siedzibą Teamu X oraz pisząc: Team X nie ma już swojej siedziby. Głównym budynkiem Ghost jest dalej ambasada, jednak potrzebowaliśmy więcej powierzchni, dlatego zdecydowaliśmy się przejąć dom X, gdzie utworzymy nasz konsulat. W konsulacie noclegownie będą mieć nasi pracownicy oraz przeniesiemy tutaj montażownię. Tym samym oznacza to, że Goatsi ochronili polski internet przed Teamem X4. Dziękować można w komentarzach. Ja dziękuję wam tutaj na filmie, ponieważ właśnie takie ruchy, jakie zrobiliście w tym momencie, trzeba doceniać. Team X nie ma już swojej siedziby. Potrzebowaliśmy więcej powierzchni, dlatego zdecydowaliśmy się przejąć dom X, gdzie utworzymy nasz konsulat. Będą tu spać nasi pracownicy oraz utworzymy tutaj montażownię. W domu X mieszkały takie gwiazdy jak Konika Mociołek czy Nat. W domu pozostało wiele skarbów. W pokoju Natsu będzie mieszkał Ulfik. Co ciekawe, Natsu nie miała kibla, tylko dziurę w podłodze. W pokoju, gdzie Błyski po raz pierwszy całością z Kosterą, mieszka Lisa. Jako ciekawostkę zdradzę, że odległość między ambasadą Goats a domem X to zaledwie 3 km. Mapę zacenzurowałem, aby nie rozgłaszać adresów. Kolejni youtuberzy już niedługo wypuszczą nowe produkty spożywcze, a będą nimi Budda oraz Boxdel. Jak powiedział Budda w swoim najnowszym filmie, wierzy, że ten projekt będzie projektem jego życia. Chcę przekazać, że jesteśmy w trakcie budowania projektu, który mam nadzieję, a przede wszystkim wierzę, że będzie projektem mojego życia, a ta kropelka, która w tym momencie wyświetliła się wam na ekranie, zbuduje najmocniejszą społeczność na polskim YouTubie. I w sumie to nie tylko, biorąc pod uwagę, co chcemy zrobić. Kropelka, o której wspomniał, to logo marki, pod którą będą wypuszczać swoje napoje. Mianowicie energetyki, izotoniki, wody mineralne, różne suplementy. Jest tego bardzo dużo. Jeśli was to interesuje, to sobie zatrzymajcie film i spójrzcie, a ja lecę dalej z informacjami. Spółka ta została założona 7 lipca, a udziałowcami są Boxdel, Rafał Haznar, którego głównie raczej możecie znać z filmów Buddy, oraz właśnie sam Kamil Labudda. Kiedy pierwsze produkty trafią do sklepów? Nie mam zielonego pojęcia. Na razie szczegółowe informacje nie są w ogóle zdradzane, ale wiem, że na pewno jak trafią do sprzedaży, to je kupię i zrobię oczywiście recenzję tutaj na odcinku. A ty co na ten temat sądzisz? Myślisz, że jest to już przesyt produktów youtuberów? Czy może właśnie wręcz przeciwnie? Fajnie, że kolejni wrzucają coś od siebie. Ja na przykład jestem bardzo zadowolony i podjarany, że Budda wypuszcza nareszcie coś od siebie. Chętnie spróbuję. To tyle ode mnie, dzięki za oglądanie, strzelajcie łapy w górę oraz subskrybujcie kanał. Do następnego, cześć!